kocham piłkę i chciałabym, żeby grali. No bo to chłopaki jak gwiazdy są, nie? Przystojne, zgramne, to powinny no, od nóżki do nóżki piłka chodzić. Na jeden mecz nie pojechałam, bo taką chorą miałam 38,9 kreski, gorączki, nie pojadę, no to, to myślałam, że nie przeżyję, że nie pojechałam. Nie zaliczyłam jeden mecz na wiosnę, a tak to wszystkie. Ja tam idę, kibice dochodzą i kochają mnie i całują mnie, żeby się krępuje, no ale no co, nie ten, no jak, co to nie całują, starą babę. Po robocie wysiadłam w cichym kąciku, jeden przystanek na Wisłę i szło się na Wisłę. Po robocie do domu się nie jechało, skończyło się, to Kaziu mnie zabierał, jak był kawalerem do domu, my dopiero jechali, brat mój, no i tak, którzy robili ze mną. Bo on był młody przecież dzieckiem, nie? Ileś miał, 13 lat jak poszedł, czy ileś, no. Mały był, chodził na, jeździł na te, na obozy, no na kolonie, tam go. Tu chodził do szkoły, wsiadał do pociągu i jechał na Wisłę. A tą tam bułkę i śmietanę w tych flaszeczkach półlitrowych. No bo obiadu nie było, książki rzucił i pojechał. No to przyjechał dopiero i obiad. No i tak, co, kiedy trening był, to musiał jechać. A i od tego czasu już było i było i było. Mówimy mu, żeby poszedł na emeryturę, na rentę. Gdzie on by umarł, jakby nie był we Wiśle? Ja bym powiedziała, jak kochają Wisłę, to nie przychodzą. A jak tak, jeden raz tak, drugi raz tak, to są nie kibice. Ja przychodzę, choćby dyszlał i to idę. Że jakby nie sąsiad, to bym na pieszki szła. Dobrze. Zapraszam wszystkich kibiców Wisły. Czy grają dobrze, czy źle, ale jak kochają Wisłę, to nie przychodzą. Proszę jeszcze co dać? Może po lampce, nie, kto kieruje? Wina? Wina dobrego? Ja dziękuję.